Hej, ja jestem Zwirbą, a to jest 12 odcinek naszej gry Wielką Brytanią w Together for Victory, gdzie właśnie zakończyliśmy w ostatnim odcinku w końcu wojnę z państwami Osi, no i teraz się powoli szykujemy do wojny z Sowietami. Tutaj w międzyczasie pozwoliłem sobie poprzesuwać trochę eskadry lotnicze, powydawać im rozkazy i takie tam różne głupotki. Wysłałem się przed... Ach, was też mógłbym gdzieś przenieść. Tutaj mamy same myśliwce, tutaj mamy trochę miejsca w sumie. 200, tak, 440. Ok. Możemy was przenieść też tutaj z tego. Tutaj to będzie 560, tutaj mamy... O, w Kabulu będziemy mieli jeszcze sporo. Sporo miejsca. Tutaj z... Stąd już prawie wszystko przesuwaliśmy. No dobra. No i będziemy to powoli się szykować do wojny. Tutaj też jeszcze jedną rzecz zrobiłem, to stworzyłem sobie nowe dywizje pancerne. W końcu stworzyłem jak gdyby model tych dywizji pancernych, jak one powinny wyglądać. 29 punktów organizacji. Prawie 60 pancerza, 70 przebicia, 700 przełamania, 1230 miękkiego ataku. Ogólnie rzecz biorąc, całkiem czego sobie te dywizje, przyznam. Oczywiście będzie nam teraz brakować bardzo dużo sprzętu zmechanizowanego, czołgów, artylerii samobieżnej i samej artylerii, bo tutaj też szkolimy dywizję piechoty. Przyznam. No, ale głównie będziemy chcieli tak. Miejmy nadzieję, że Turcja jak najdłużej się tutaj utrzyma. W każdym razie taką mam nadzieję. Tutaj nasze dywizje powoli zajmują miejsce. To już powydawałem rozkazy, gdzie mają się te dywizje podziać, posiać i tym podobne rzeczy. Tutaj jedyny problem jest taki, że Xinjiang będzie tutaj, co powiedzmy, nazwijmy to, nie będzie miał żadnego jak gdyby opozycji. Tutaj mamy cztery dywizje wolne. To dlaczego by tych czterech dywizji jakoś nie wykorzystać? Ile tutaj mamy? Tutaj jest dosyć szerokie to, ale tutaj możemy za to te cztery dywizje wystawić przeciwko Xinjiang z tej strony, na Urumqi jak gdyby. No i zaraz będziemy... To oczywiście będziemy mieli drobne problemy z zaopatrzeniem. Tak, tutaj bym te dywizje wystawił, te dywizje bym wystawił, was jeszcze nie, bo tu wam brakuje sprzętu. Tutaj mamy dwie armie jeszcze. Tutaj bym wystawił Harolda Aleksandra, a tutaj bym wystawił sobie na przykład Henry'ego Wilsona. Tak, tutaj mamy głównie kawalerię. Tutaj bym na tych pozycjach z kawalerią dorzucił jeszcze trochę piechoty. A ciebie, mój miły Haroldzie Aleksandrze, tu bym wystawił na też w sporą północną flankę. No i poczekamy trochę, aż nasze dywizje tutaj pozajmują odpowiednie pozycje. Tutaj możemy w sumie też trochę zbudować umocnień, tak do trzeciego poziomu powiedzmy, na wszelki wypadek, tam gdzie mamy samą kawalerię.
Zobaczmy, jak też nasze badania postępują. Zaraz będziemy mieli skończone badania z olejem syntetycznym. Dobra, Turcja tutaj się utrzymuje. Póki się Turcja tu utrzymuje, to możemy sobie przyznam, poczekać jeszcze na te niektóre pomysły, plany. Tutaj dorzuciłbym miękki atak i twardy atak dla sprzętu zmechanizowanego. Wydaje się całkiem niegłupi. Ale to nie mamy za to zwiększa... też mamy premię wynikającą z tego, do tego to jest szybciej się bada. Więc na ten moment bym to w ten sposób zrobił. Tak, tutaj brakuje nam troszkę stali, ale za niedługo ta stala powinna z powodu kolejnego poziomu wydobycia powinna nam podrosnąć, podskoczyć. Powoli fabryki naprawiamy. Tak powoli się tu naprawiają. Dobra, czyli wszystko jest, powiedzmy, mniej czy więcej zgodnie z planem. Stany Zjednoczone wywołały wojnę Niemcom. No to dosyć ciekawe, że tak powiem, pomysł. Wy walczycie teraz przeciwko... Japonii i... Amerykanom, znaczy przeciwko Japonii i Niemcom. No dobra, no ale to jest chyba czas w końcu tutaj przyjąć was do frakcji, bo to wszystkie te moje dywizje są mniej więcej już chyba na pozycjach, mniej czy więcej, tutaj hop, hop. Dobra. No dobra, no to panie Irak, witamy w państwach alianckich. No i czas jest przyłączyć się do wojny. Polska, Francja, Belgia, Niderlandy, Dania, Norwegia. Czy Szwecję chcę... Szwecję też, Grecja, Jugosławia, Szwecja, Stany Zjednoczone, Irlandia, wszystkich was tutaj poproszę. No, bo teraz będziemy mieli troszkę, można powiedzieć, problemu, no ale cóż. W takim razie bierzemy tak, ofensywa. Gdzie ty jesteś? Wy jesteście tutaj w Mongolii, więc tu w takim razie też jak najszybciej byłoby, to najlepiej. Wy tak samo. Wy tak samo. Tutaj flota. Wy tutaj macie... A, tutaj część dywizji francuskich się przemieszczało przez ten teren, przyznam, ciekawe. Możemy też Turcję zaprosić do frakcji. To jest też nie głupie z tego powodu, że dzięki temu po pierwsze sami będziemy widzieć, co tu się dzieje, i co więcej, nie będą już potrzebować tutaj utrzymywać sił na naszych granicach. No dobra, no to w takim razie wy tutaj też do przodu, a wy też do przodu, wy tutaj w Xinjiang tak już samo. Japonia dołączyła do Kominternu. Bardzo ciekawe.
tutaj macie aż 9 dywizji. No tak, ja tutaj na razie, nie wiem, czy też dołączyli do Kominternu. Nie wiem, czy to jest bardziej śmieszne, czy... Ale przeciwko Niemcom mamy tutaj w takim razie bezbłędnie 8 dywizji tutaj przygotowanych. Więc sobie na Berlin przygotujemy uderzenie od razu. Dobra. No i tak, tutaj powoli będziemy postępować przez granicę. Możemy ponieść spore straty, niestety, ale tak bywa. Skończyliśmy badać wydobycie 5. Teraz by się przydało zainwestować w artylerię przeciwpancerną. Trochę ją ulepszyć. Niemcy mają na razie 0 dywizji. Znaczy najbardziej niepokojące jest tutaj, że Japończycy mają aż 9 dywizji na kontynencie, znaczy na Wyspach Japońskich i w tym momencie możemy mieć trochę problemy, żeby zrobić tutaj cokolwiek sensownego. Tutaj mamy... Nie wiem, w jakim, po co takie te dywizje ustawione. Tutaj najlepiej byłoby dotrzeć do Urumqi i co więcej, możemy w końcu obniżyć autonomię do kolonii Kanady. I co oznacza, że też możemy zacząć inwestować w Kanadę. Więcej fabryk. Cywilnych. Cywilne. Cywilne, zbrojeniowa i po cywilnej jeszcze raz. A tu nie mogę. No dobra, no to hop, wszystko to na górę. Powinniśmy w miarę szybko zacząć zbijać tą autonomię poprzez konstruowanie. Dokładnie, 987, więc nie jest najgorzej już. No tak, nasze straty niestety dosyć szybko rosną. Jakbyśmy mieli prawdziwe dywizje pancerne, no to wtedy by to wszystko o wiele lepiej wyglądało. No, ale niestety nie mamy. Tutaj mamy... Turcji, która nie wiem co robi, ale coś robi. To weźmy sobie, zobaczmy te oś. 8 dywizji spadochroniarzy, których nie wiem gdzie zgubiłem. Tutaj są. Okej. Okay. Gratuluję. No to wkraczamy sobie do Niemiec. Jak tam Niemcy? 13% do kapitulacji. Berlin powinien być natychmiastowo prawie że. No i Niemcy skapitulowali, ładnie, grzecznie. W takim razie tych spadochroniarzy tak naprawdę bym gdzieś tu wysłał w to miejsce, tak na wszelkość. A tu powoli postępujemy.
Tutaj jest Ulaanbaatar. Mam nadzieję, że po Ulaanbaatar Mongolia skapituluje. A tutaj postępujemy na froncie wschodnim bez problemu. Tutaj od tej strony też. Tutaj jest... Teraz powinniśmy dać zaopatrzenie tej dywizji francuskiej. Francusko-amerykańskiej. Dobra, jakby tutaj się udało w ogóle przełamać na tej pozycji w jakiś tam sposób, nie wiem, magiczny. Dobra, okej. Mamy też pierwsze samoloty strategiczne, więc ja to bym sobie nawet chętnie zamienił produkcję, powiedzmy, produkcję tej artylerii wsparcia. No właśnie, samoloty strategiczne. Czemu są strategiczne, mówiąc dokładniej. No i zacznijmy badać w sumie te Churchill Kangaroo, czyli żebyśmy mieli sprzęt zmechanizowany trzeciego poziomu. Tutaj co byśmy chcieli z flotą zrobić? Chyba na ten moment nic za bardzo. Tak, tutaj badamy. A to zbadajmy sobie już tą szyfraż trzeciego poziomu. I tak, my mamy przewagę. Wy macie jaki pancerz? 52. No, no. W takim razie dobrze, zacząłem inwestować w artylerię przeciwpancerną. To zacznijmy badać w takim razie też eksperymentalne rakiety. No i tutaj jest najważniejsze, to jest to, że... Dopóki te dywizje tutaj się utrzymają w obronie, a mam nadzieję, że się utrzymają, tutaj bym przerzucił kawalerię. Bo to pozwala wyeliminować ten kociołek. No i dobra, i teraz tutaj będziemy działać na Ukrainie. Tutaj powoli podchodzimy od tej strony, tutaj Xinjiang. Najważniejsze jest zdobyć po prostu Urumqi. To powinno nam zapewnić kapitulację. To powinno zapewnić kapitulację Xinjiang. Dobra, dopóki... Tak, wy się tutaj jakby... nazwijmy to, cofacie. Czy Ulaanbaatar jest mój? Jest mój Ulaanbaatar. Ile tam Mongolii brakuje do... Ach, 2% brakuje. Czyli musimy jeszcze parę prowincji pozajmować sobie. Takich jak na przykład... tą prowincję. Tutaj... Tutaj mamy te pancerne. A przyznam, że się nie spodziewałem, że Sowieci będą mieli dywizje pancerne. I to nawet takie, które no faktycznie mają całkiem nawet niezłą siłę. Skoro nie jestem w stanie ich przebić, ale po ulepszeniu... sprzętu przeciwpancernego to powinno pójść w miarę łatwiej. No niestety będziemy ponosić straty i to niemałe. Tracimy artylerię po prostu na lewo i prawo, co jest trochę smutne, ale niestety nie polecimy. Mongolia skapitulowała, no i to jest już wystarczający powód do radości, nazwijmy to.
Tutaj będziemy atakować na tą dywizję Xinjiang, dobra. Możemy już wstrzymać ten atak. Nie wiem, co się stało, ale... Tylko nie mówcie, że się wykrzaczył. No dobra, na razie to wygląda... Albo się gra wykrzyczyła, albo nie wiem. Okej, okay, dobra, jest już, żyje. Okej, okay, tutaj możecie w takim razie wstrzymać ten odwrót. Tutaj jesteśmy już pod Urumqi. Wygląda na to, że muszę chyba spowolnić do czwórki, bo coś sobie nie radzi. Chyba Hearts of Iron 4 z takimi ilościami dywizji. O matko, co za lag. No nic. Dobra, zobaczę tylko jedną rzecz. Może coś mi się w tle nie... Nic się w tle nie robi. Więc to jest podejrzana sprawa, no ale... Bywa i tak. Najważniejsze, mamy ulepszenie artylerii przeciwpancernej. Teraz będziemy badać najnowszą artylerią przeciwpancerną. No i tu ile brakuje? 10, 9, 7... No i dobra, no i powoli tutaj będziemy sobie postępować na wschodzie. Na zachodzie to... Rosjanie tutaj stawiają zaciekły opór, ale mają tyle dywizji. To jest raczej nic dziwnego. Ja się spodziewam, że tutaj będą powoli przygotować się do dalszych działań na Stalingrad. Zobaczmy też. No tak, na razie sobie ci stracili całkiem sporo. O, wy skubańce. No to niegrzeczni Japończycy. Dobra, no to w takim razie bierzemy te 24 dywizje piechoty. Przydzielamy wam pod Myrisa Dempseya. No i cóż, no i trzeba tutaj w takim razie zająć się Japończykami ponownie. Dobra. W sumie to wy też jesteśmy chyba w wojnie ze mną. A jeszcze tak. O, tutaj mam 3 dywizje w sam raz. Tutaj się wami posłużę do załatwienia tej sprawy. Ile brakuje Xinjiang do poddania? 78% w kierunku kapitulacji. Czyli jeszcze trochę całkiem... No, całkiem sporo bym powiedział tutaj. Tutaj zajmujemy teren, tutaj uderzymy, tutaj też uderzymy w ten oto sposób. Aha, tutaj by się w takim razie przydało tutaj działać na centralną Azję. Zobaczmy, które nasze skrzydła w południowym Czacharze. Gdzie wy jesteście? Gdzie jest ten południowy Czachar? 740 na 808. A, tu jest. Nie. Nie, też nie. Ale wy za to czekacie też na rozkaz. Tutaj wam wydam odpowiedni rozkaz. Południowy Czachar. Południowy Czachar. Nie. Gdzieś tutaj mi się wydaje powinno być. Ale niech będzie tutaj na centralnym stepie. A, to jest południowy Czachar. I tutaj mamy jeszcze trochę dodatkowych rzeczy. Dobrze. Które jeszcze skrzydła nie mają rozkazów?
Wy jesteście na lotniskowcach, lotniskowce, macie, wy... A, wy jeszcze musicie dostać rozkaz. Qinghai, gdzie jest Centralna Azja? To tutaj. A, to wy, dobra. To wy na razie sobie tutaj dorzucicie się. W Warszawie te transportowce nie są potrzebne. A, to wy. Wschodnia Polska. Wy nie macie rozkazów, wy nie macie rozkazów, wy nie macie rozkazów. Kto tu działa na... Dobra. A, tutaj muszę jeszcze wydać odpowiednie rozkazy. To też powinno przyspieszyć naszą, nazwijmy to, pracę. Aż 54 pancerza. No nic, będziemy musieli zacząć produkować więcej artylerii, i to artylerii przeciwpancerna. W ogóle gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Dobra, tutaj jest artyleria przeciwpancerna. O, za niedługo będziemy mieli jako marionetkę Nową Zelandię. Ile mamy konwojów? Konwojów mamy 1796. W takim razie gratuluję, Południowa Afryko. Wygrałaś świąteczne dostawę konwojów. 1200, 300, chyba. A, 1500 wyślijmy. Bo dlaczego by nie? Dobra, tutaj nasze dywizje spadochronowe powinny powoli się szykować do natarcia. Dobra, szykujemy się, atakujemy. Dobra, tutaj, tędy, powoli, powoli idzie nam coraz lepiej. Tutaj spychamy. Chciałem powiedzieć Sowietów, no ale też Sowietów. Czy mamy tu jakieś samoloty w zapasie? Mamy w sam raz trochę samolotów wsparcia. Tutaj mamy centralny step, tutaj mamy dobra, tu zmierzamy na odpowiednie miejsce, tak tutaj. No i tutaj nam zajmie trochę czasu uporanie się z Japonią ponownie. No i tutaj ładnie sobie radzimy powoli. Tutaj proszę mi dotrzeć i jeszcze przyciągnąć tą linię. Tak, artylerii nam będzie, oj, będzie brakować, będzie brakować. Z jednostek wsparcia tutaj będę rzucił jeszcze jedną jednostkę. Jeden poziom kompanii logistycznych, ponieważ to nasze jednostki pancerne będą zawierać logistykę. Jednostki logistyczne, zarówno też maintenance, będą zawierać jednostki inżynierne, a artylerię zwykłą, jak i wsparcia. No i zobaczmy, co tutaj brakuje w tych... O, tutaj brakuje sprzętu zmechanizowanego. O, i zmechanizowanego też macie nam brakować przy tej obecnej naszej produkcji nieszczęsnej. No i tak, Nowa Zelandia coraz bliżej do zostania naszą też marionetką. Kanada bardzo szybko schodzi z tymi punktami, no Australia troszkę wolniej. W sumie moglibyśmy też Australii zafundować darmowe radary.
No i dobrze. Xinjiang powinien też skapitulować już w niedługo. Zobaczmy też, gdzie są te nasze 24 dywizje, które płyną. Oj, wy będziecie tam płynąć. Ruski rok do tej Japonii. Obyście zdążyli, mówiąc szczerze. Chociaż mógłbym wykorzystać stąd te trzy dywizje. Jak tylko się uporamy z Manchukuo, to ja bym tutaj najchętniej ufortyfikował się na Nagasaki. No dobra, zacznijmy ulepszyć artylerią przeciwpancerną na najwyższy poziom. Tutaj mamy nowoczesną artylerię rakietową. Tutaj mamy też silniki rakietowe. No i zobaczmy, nasza produkcja czołgów to jest 19 sztuk dziennie, artyleria samobieżna to jest 7,6. Sprzętu zmechanizowanego produkujemy 6,3 dziennie, a więc to będzie długa rozprawa. Jak powiedziałem, was odznaczę z tej armii. No i Harbin będzie mój. A przyspieszmy do piątki, już teraz chyba się tak nie dławi. Dobra, czy to wystarczy do tego, żeby was załatwić? Nie? Republika Manczurska? O, to ciekawe. Coś takiego zrobimy. I to powinno załatwić tą Manczurię na dobre. Tobie wystawię obronę tej prowincji. A tobie dam obronę tej prowincji. To powinno wystarczyć do obrony. Miejmy nadzieję. Tutaj przy takim lotnictwie na tym... Bo akurat już widzę, jak to jest bardzo potrzebne, żeby mieć też 7000 myśliwców i nie tylko w tym miejscu samolotów. Dobra, w takim razie tutaj załatwimy tą Sachalin północny. Tutaj powoli postępujemy, tutaj też sobie jakoś radzimy. O, tutaj ładnie Norwegia. Powoli zaczynasz od północy. Możemy kogo? Możemy... O! Zostańcie moją kolonią. Brawo, gratuluję. No to w takim razie czas też na inwestycje w Afryce. Południowej. A nie, to nie mogę. To jest moja przecież. Po co mi to? No to wam w takim razie zbudujmy infrastrukturę, bo możemy. Hop. Hop i hop. Hop, hop, hop. O, komuś jeszcze możemy... Australia może zostać naszą marionetką. Gratuluję. Jestem z was dumny. Co ja mogę jeszcze zbudować w Australii? A, buduję cały czas te stacje radarowe, nasłuchowe.
Możemy jednostki szpitalne, możemy maintenance company, choć trochę to jest przed czasem. Bomba atomowa jest konstruowana. Centuryny są trochę za wcześnie, możemy spadać ciężkie czołgi, nie wiem po co. Ale jednostki szpitalne, dlaczego by nie? Dobra, tutaj miejmy nadzieję, że te dywizje szybko dopłyną na miejsce. Tak, tutaj przynajmniej będę miał na stację nasłuchową, więc to powinno w miarę łatwiej pójść. A, tutaj ja działam na tym, więc tutaj będę miał dosyć duże wsparcie w postaci samolotów i nie tylko. Okej, dobra. To wszystko tutaj działa. Okej. A, nie mówcie, że wam się skończyły rozkazy. Ha, skończyły wam się rozkazy. No to w takim razie wy zajmijcie się. Nie, wy w takim razie, o. Tutaj i plan też ofensywny. Nie mogę wywalować wam planu ofensywnego, ciekawe. Czyli tak, tutaj na wschodzie powoli sobie maszurujemy raźno i ochoczo. Tutaj zobaczmy, możemy przetransportować. Na Białorusi nie mamy żadnego lotnictwa. To, co działa na wschodniej Polsce. No i dobrze. Ach, to lotnisko w Mołdawii też trzeba rozbudować do końca. No i tak, za niedługo też Nowa Zelandia zostanie marionetką, podobnie z Kanadą. Czyli ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest jak najbardziej po naszej myśli. Zobaczmy, jak tam te dywizje pancerne. Trzem dywizjom brakuje sprzętu. Dobra, wydajność sprzętu zmechanizowanego się, produkcji sprzętu zmechanizowanego się poprawia, tak samo poprawia się średnich czołgów, jak i artylerii samobieżnej. Czołgów o dziwo nam już brakuje coraz mniej. Zobaczmy na tę pierwszą dywizję. W pierwszej dywizji już jest prawie mamy... nawet druga dywizja pancerna wydaje się mieć więcej sprzętu. Brakuje też nam ropy i stali, ale tutaj nie będę się na razie tym zajmował. Tutaj na Tallinn, wy tutaj tędy, wy tutaj tędy. O, interes już na przykład, jak tracą sprzęt, Rosjanie nie mają wystarczająco czołgów do uzupełnienia, wtedy nie są w stanie sobie, już nasza broń przeciwpancerna sobie z nimi radzi. Tutaj na przykład z takimi czołgami pewnie będzie gorzej, póki mają... No zobaczmy, spróbujmy zaatakować. A nie, na przykład też nie mają już pełnej siły. A nasza artyleria, jednostki z artylerią mają około... Znaczy zobaczmy, jak nasz maksymalny współczynnik przybicia. Jakbyśmy mieli w pełni nowoczesną artylerię, to mamy 66,5 współczynniku przełamania. Tutaj powoli sobie
Na wschód dążymy. Tutaj mamy nawet wyjątkowe prowincje, wow. Jestem pod wrażeniem. Tutaj nam coś wchodzi na tyły, co mi się nie podoba. Więc robię coś, czego nie chciałbym. Nie chciałem jeszcze robić, ale... Tutaj Neil Ritchie zostanie dowódcą armii pancernej i twoim planem będzie prosty. Uderzenie na Sewastopol. Aż tyle i tylko tyle. Nasze straty sięgają już 500 000 do 2 milionów prawie Sowietów. Skończyliśmy co badać? A, silniki rakietowe, teraz będziemy badać ulepszone silniki rakietowe. Już nie pamiętam, czy ja w końcu zbudowałem jakiekolwiek reaktory atomowe, ale rzeczywiście, że nie, więc wrzućmy sobie parę na samą górę kolejki. Strategicznych bombowców jeszcze nie produkujemy. Nasza naprawa dopiero powoli zmierza. Ach, no tak, przecież nie ma nawet przydzielonych żadnych fabryk do nich. To jest troszkę gorsze. Manchu w końcu skapitulowało. W takim razie tutaj będziemy sobie powoli tymi dywizjami atakować. Tutaj wszystko ładnie. Zobaczmy, jak tam nasze dywizje pancerne. Gdzie wy w ogóle jesteście? Można i tak. Zobaczmy, jak tam ze stanem naszego sprzętu. Sprzęt piechoty mamy w zapasie. Artyleria i artyleria przeciwpancerna. Oj, nam się szybko kończy. O, jak nam się szybko strasznie kończy. Sprzęt wsparcia za to mamy w nadmiarze, więc zacząłbym tutaj przeznaczać to na artylerię przeciwpancerną. Najbardziej się boję tutejszej w razie czego floty, przyznam. Jeśli tutaj jest gdzieś flota sowiecka jeszcze, a widzę, że jest, no to może wyglądać nieciekawie. No to wy w takim razie dalej uderzacie w tą stronę. Zaś Percival będzie odbijał w tą stronę. Ale jak tu mają na przykład numery tych niektórych dywizji pancernych, to są 47 dywizja pancerna, to znaczy, że, nie, że jednak Sowieci kurczę mają dużo tych dywizji pancernych. To pewnie to na to wpływa na nasze straty. Tutaj już zmierzamy. Dobra, teraz pytanie. Kto działa na Baltic States? Wy działacie na Baltic States, wy działacie na Baltic States, wy działacie na Baltic States oraz wy. W takim razie znajdźmy jakieś dobre lotnisko. Tutaj mamy na Psków. Ok. Na Białorusi jeszcze jest potrzebne.
Pousuwajmy wam te rozkazy nieszczęsne. No i wy w takim razie macie iść na Kochi. Nie wiem, gdzie utrzymają aż tyle 3000 myśliwców, no ale skoro mówicie. Czy wy macie aż tyle samolotów? Nie, wy nie macie wcale tak dużo samolotów. Czyżby większość zawiedzi wrzucili większość swoich samolotów tutaj na Japonii? Nie mam pojęcia, ale jeśli to prawda, to jesteście troszkę głupi. Tutaj bym dorzucił trochę Spitfire'ów na centralną Rosję. Skoro tutaj nie ma praktycznie w ogóle sił lotniczych przeciwnika, to rzuciłbym jeszcze 200 Spitfire'ów i zobaczmy, czy mamy jeszcze jakieś na przykład bombowce. Mamy trochę Whitley'ów. A, w ogóle ten odcinek strasznie długo trwa, więc ja będę się z wami żegnał. Nawet nie zauważyłem, kiedy ta wojna z Sowietami tak mnie pochłonęła. No ale to jest dobry moment, żeby zakończyć tutaj na moje dywizje pancerne, co prawda z dużymi brakami w sprzęcie, ale mimo wszystko powoli są już gotowe na miejscu. Zobaczmy, jak tam sobie poradziłbym przy ataku. Zobaczmy, jak sobie tylko te dywizje pancerne tutaj, te nie do końca doświadczone jeszcze, sobie poradzą. Kogo możemy jeszcze zamienić? Możemy zamienić Kanadę w marionetkę. No i to jest dobry moment, żeby zakończyć, więc dzięki, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się ciepło, hej!